RMF FM i na RMF24.pl były wicepremier, minister obrony narodowej i polityk Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Uroni pan łzę po komendancie głównym policji? Nie miałem okazji go poznać. Widziałem tyle, co wszyscy widzieli w telewizji, jego ekstrawaganckie zachowanie, gdy pokazywał gabinet po poprzedniku. Trudno mi go ocenić. Krótka, błyskotliwa kariera. Były też dobre opinie na temat jego kariery w policji. Daleki jestem od jakichś łatwych ocen. Widać, są powody dla odejścia. Źle, że tak szybko następują zmiany komendantów, bo zaledwie kilka tygodni był szefem policji, a to nigdy nie służy instytucji. Spieszmy się kochać komendantów głównych policji i nie tylko, bo szybko za poprzedniego odchodzą. Rządu PiS komendant główny policji został zatrzymany w sekretariacie ministra, więc widać, bardzo szybko zaczynają się takie sceny z filmów Płaszcza i Szpady. Jak pan mógł pozwolić na zniszczenie dziennika dowództwa operacyjnego z dnia katastrofy smoleńskiej, panie ministrze? Nie dowództwa operacyjnego, tylko służby operacyjnej w sztabie. Trzeba dodać, że w MON-ie codziennie powstają tysiące dokumentów i tysiące dokumentów są niszczone. Ale jest tak ścisła inaczej. 10 procedura. Kwietnia, szczególny dzień w historii Polski, w historii polskiej armii. Naprawdę wyjaśnijmy, warto było to niszczyć? To, niech prokuratura wyjaśni, niech zapyta zainteresowane osoby, czy ten dokument miał znaczenie, czy można go było zniszczyć. Ale ktoś pana zapytał przed zniszczeniem? Panie ministrze, niszczyć czy nie niszczyć? Te dokumenty w ogóle nie widział ich minister, czy nawet szef sztabu generalnego. To dokument o charakterze technicznym. Zasada jest taka, ten może niszczyć dokumenty, kto je wytwarza. Zbadajmy to, wyjaśnimy, tu nie powinno być żadnych niedomówień. Minister nigdy takich dokumentów nie dostawał. Raz dziennie tworzono na podstawie tego dziennika sprawozdanie i ono trafiało do różnych osób. Ale domowe sprawozdanie. Jest jakaś kopia tego dokumentu, który został wyjaśnimy przemielony? Jak powiedziałem, takie dokumenty nie trafiały na szczebel kierownictwa. Inne dokumenty, które zawierały wszelkie ważne treści, a do prokuratury trafiły wszelkie istotne dokumenty związane z katastrofą smoleńską. Więc uważam, tę sprawę trzeba wyjaśnić. Nie może być tu niedomówień, natomiast wedle wszelkich znaków na niebie i ziemi mamy do czynienia z trzeciorzędnym dokumentem. Ale odpowiadając krótko, nie wiedział pan o zniszczeniu tego dokumentu? Oczywiście, że nie i nie powinienem wiedzieć, bo i nie wydawał to pan nie na było to zgody. W gestii. Oczywiście, że nie. A kto wydaje zgodę na niszczenie takich dokumentów? Jest instrukcja z roku 2005 w Ministerstwie Obrony, która ściśle określa, kiedy, kto i jakie dokumenty powinien niszczyć. I ktoś postąpił wedle instrukcji, wyjaśnijmy to, czy ktoś postąpił wedle instrukcji, czy cokolwiek tutaj naruszył. Jak ale mówię, przyzna pan, że nie należało tego niszczyć. Choćby z racji takich sentymentalno-archiwalno-historycznych. Biurokracja to nie sentymenty. Trzeba wyjaśnić, czy cokolwiek istotnego mogło być w tym dokumencie. Wedle wszelkich informacji nie. I czy został zniszczony zgodnie z procedurami. Na tej zasadzie należałoby zostawiać jakieś tysiące nieistotnych dla sprawy dokumentów. Podkreślę, wszystko co istotne zostało niezwłocznie przekazane do prokuratury. No ale on mógł być istotny choćby w takim badaniu reakcji polskiej armii, czy była dosyć intensywna, sprawna na katastrofę smoleńską. Zapewne to się znajduje w sprawozdaniu dobowym, gdzie jest opisane wszystko, co się działo. Jak mówię, pokazano nam fragment dokumentu, nazwano to wielką aferą, uzasadniono tym powołanie podkomisji. Widać, że coraz ciszej wokół tej sprawy. Poczekajmy na wyjaśnienie prokuratury. Ale rozumiem, że to sprawozdanie dobowe nie zostało przemielone. Wyraźnie powiedziano, że zostało zarchiwizowane, bo takie są zasady. Dokumenty się trzyma przez tyle czasu, ile to jest określone i uregulowane. Trudno, żeby te tysiące dokumentów, które w resorcie obrony powstają każdego dnia, było po wieczne czasy trzymane. Archiwizuje się dokumenty istotne. Antoni Macierewicz składa wniosek o generalski awans dla Ryszarda Kuklińskiego. Pan przyklaskuje. Tak, jestem za tym. Uważam, że to jest właściwy moment. 12. rocznica śmierci pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Uważam, że to jest dobra decyzja. 3 miesiące temu to pan był ministrem obrony. Nie mógł pan złożyć takiego wniosku? Mówiłem już to publicznie. Poprzedni prezydent, pan Bronisław Komorowski, z zasady uważał, że nie będzie awansował pośmiertnie do stopni generalskich. Nie rozmawialiśmy nigdy akurat o Ryszardzie Kuklińskim, natomiast ponieważ takich inicjatyw jest kilkanaście, kilkadziesiąt dotyczących bohaterów II wojny, prezydent Komorowski uznał, że nie będzie pośmiertnie awansował. W związku z tym takiego wniosku nie składałem. Ale przecież prezydent, doskonale pamiętamy, ofiary katastrofy smoleńskiej, piloci Tupolewa, ostatni żołnierz wyklęty, żołnierze z Afganistanu, oni wszyscy
wszyscy byli pośmiertnie przez prezydenta Komorowskiego awansowani. Ryszarda Kuklińskiego nie można było awansować. Do stopnia generalskiego tylko po katastrofie smoleńskiej, jako pełniący obowiązki prezydenta. Jako prezydent już nikogo nie awansował. Natomiast wszystkie awanse poniżej generalskich są w kwestii ministra obrony. Ja dziesiątki osób pośmiertnie awansowałem, rotmistrza Pileckiego, Raginisa i tak dalej. Ale rozmawialiście kiedyś na temat awansu dla Ryszarda Kuklińskiego? Nie, czy ta sprawa pozostawała w sferze takich niedomówień? Na temat całej polityki prezydenta Komorowskiego, żeby pośmiertnie nie awansować do stopni generalskich, bo trudno jest ustalić kryteria, jest wiele osób zasłużonych, wiele takich inicjatyw. Tak prezydent uważał. I pan się z tym zgadzał. I z tym się zgadzałem, w tym sensie, że to są jego decyzje. Tak? Także uważam, że w tym przypadku mam nadzieję, że minister Macierewicz z prezydentem Dudą o tym rozmawiali i prezydent Duda się przychyli. Niestosowne by było, gdyby ktokolwiek jest ministrem obrony, składał wnioski stawiające prezydenta w trudnej sytuacji. Takie rzeczy się wcześniej uzgadnia. Natowscy ministrowie obrony za wzmocnieniem wysuniętej obecności wojskowej we wschodnioeuropejskich krajach członkowskich, tak to oficjalnie brzmi. Polski sukces? Kolejny dobry krok sojuszu po decyzjach szczytu walijskiego we wrześniu 2014, przez całą pracę w roku 2015, to lutowe właśnie odbywające się w tych dniach spotkanie. To jest taka ostatnia prosta przed szczytem warszawskim. Ale uważa pan, że to oświadczenie wczorajsze o czymś przesądza, czy to jest tylko takie zamalowanie czy przemalowanie rzeczywistości? Przesądza, to jest polityczna zgoda na wzmocnienie sojuszu na wschodzie. To nie było wcale oczywiste. To wymagało dużej pracy, która trwała kilkanaście miesięcy. I myślę, że wszyscy w Polsce możemy mieć satysfakcję z tych decyzji. Czekamy oczywiście na konkrety. Te konkrety zapewne będą treścią warszawskiego szczytu w lipcu tego roku. Ale taka decyzja jak ta wczorajsza może zaowocować pierwszym żołnierzem w Polsce kiedy? Za rok, za dwa, żołnierze za pięć? Żołnierze są od roku 2014. No tak, mamy ciągłe rotacyjne ćwiczenia. Stałej dużej szpicy, że tak powiem. Szpica nie będzie stała. Istotą szpicy jest to, że będzie błyskawicznie przerzucana. Te decyzje natowskie oznaczają infrastrukturę, oznaczają bazę i oznaczają intensywne ćwiczenia, czyli oznaczają coś, co mamy od roku 2014, co będzie na trwale usankcjonowane. Uważam, że to są dobre decyzje, korzystne dla bezpieczeństwa Polski. Jak nie doszły przewodniczący Platformy, patrzy na ten krążownik Platformy pod dowództwem kapitana Schetyny? No ja nie jestem niedoszły, bo zrezygnowałem z kandydowania. Dlatego pan jest niedoszły. Więc niedoszły to ktoś taki, kto by przegrał. Uważam, że Platforma się tu upomniała tą sprawą o dwie ważne zasady. Pierwsza to jest taka, że jeżeli ktoś coś obiecał w kampanii wyborczej, powinien tego dotrzymywać. Ja tylko zapytałem o krążownik, a pan już mówił, rozumiem, o 500 zł na dziecko, każde dziecko. No, bo to jest przejrzałem najważniejsze. Przejrzałem tutaj pana intencje w tej kwestii. A pan się podpisuje pod tą decyzją. Tak, oczywiście. Nie uważa pan, że ten krążownik... Ja już wytłumaczę, o co mi chodzi z tym krążownikiem. Pan niedawno powiedział, że Platforma jest jak krążownik, a Nowoczesna Petru jak kuter. Jak kuter przy krążowniku. Kuter rakietowy. Rakietowy. rakietą jest Petru, rozumiem. No i tam jest jeszcze parę innych rakiet. Ale no więc kuter rakietowy kutrem rakietowym, a krążownik niezbyt ostrego dokonał zwrotu? Dobrze jest to przyjmowane przez wyborców Platformy. Właśnie z punktu widzenia upomnienia się o zasadę wszystkie dzieci są, no 24%, to nie lekceważmy, to jest bardzo dużo ludzi. Jeśli chodzi o to, że wszystkie dzieci są równe i jeśli chodzi o dotrzymywanie słowa danego w wyborach. Ja prowadziłem aktywną kampanię wyborczą, rozmawiając z ludźmi, wszyscy byli przekonani, że to jest 500 zł na każde dziecko. Tak, jak krążownik, który zawsze mówi o odpowiedzialności finansowej, o nie rozrzucaniu pieniędzy na prawo i lewo, nagle dokonuje tak ostrego zwrotu, no to może nadziać się na rafę w postaci nieświadomości czy niewiedzy wyborców, o co właściwie temu krążownikowi chodzi. Tłumaczymy to wyborcom. Wydaje mi się, że ta debata przedwczorajsza była sukcesem Platformy, pokazanie właśnie tego kłamstwa wyborczego, licznych argumentów na rzecz tego, jak ważne jest pierwsze dziecko w rodzinie dla demografii. Więc wydaje mi się, że tutaj ten krążownik dokonał przekonującego zwrotu. Rafy wam nie grożą. No, jest większy krążownik niż ta rafa. Grzegorz Schetyna nie okaże się kapitanem Schetino. Z Costa Concordia. Tomasz Siemoniak, dzień dobry. Dziękuję bardzo. I ja dziękuję.